zakup tomografu komputerowego i adaptacja pomieszczeń, mogę ogłosić uroczyście, został zakończony. Potrzeba zakupu tego specjalistycznego sprzętu była dyskutowana wiele, wiele lat. A kiedy ponad 2 lata temu, zostałem starostą powiatu tureckiego i już od samego początku z członkami zarządu powiatu tureckiego przyjęliśmy jako priorytet inwestowanie w służbę zdrowia. Priorytetem i celem nadrzędnym była służba zdrowia, było inwestowanie w tą placówkę. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym otwarciu. Po pierwsze dlatego, że po raz kolejny poprawiamy możliwość ratowania życia i zdrowia mieszkańców powiatu tureckiego, miasta Turku, wszystkich gmin powiatu tureckiego, ale nie tylko. To ważne wydarzenie, bodajże jedno z najważniejszych w ostatnim czasie na terenie powiatu tureckiego, bo te, które dotyczą zdrowia mieszkańców, są przecież najważniejszymi, a tym bardziej sobie to cenimy w tym czasie, w czasie pandemii, kiedy tak bardzo jest nam trudno i tak bardzo troszczymy się o życie i zdrowie naszych obywateli. Pragnę podkreślić jeszcze jedną rzecz, która dla mnie osobiście jest bardzo istotna. To, co bardzo często powtarzam, to jest współpraca. Współpraca między rządem, samorządem powiatowym, szpitalem, ale także samorządami lokalnymi. Myślę tutaj o gminach z powiatu tureckiego. Chyba po raz pierwszy ta współpraca ma taki wymiar, taki duży wymiar, bo Państwo przeznaczyliście określone środki z poszczególnych gmin powiatu tureckiego i to jest cenne i bardzo wartościowe i myślę, że dobrze będzie wróżyło na przyszłość. Jako przewodniczący Zarządu Związku Gmin Powiatu Tureckiego chciałbym w imieniu wszystkich burmistrzów i wójtów miast i gmin naszego powiatu wyrazić wielką radość z tego, że przedsięwzięcie o nazwie uruchomienie pracowni tomografii komputerowej w samodzielnym publicznym zespole opieki zdrowotnej w Turku osiągnęło swój szczęśliwy finał. I w tym momencie chciałbym tutaj posłuchać pana Ryszarda odpowiedzi. Chciałbym podziękować wszystkim radnym naszych rad, miast i gmin za to, że zrozumieli potrzebę, iż nasi mieszkańcy, naszych gmin są też mieszkańcami powiatu tureckiego i ten szpital ma im dokładnie służyć. Dlatego też za to wszystko serdecznie dziękuję. Tym razem udało się przy solidarnej współpracy wszystkich miast i gmin współfinansować zakup tego tomografu i uruchomienie pracowni i mam nadzieję, iż ta cała pracownia tutaj wraz z personelem i tym sprzętem, który został zakupiony, będzie jak najlepiej służyć naszym mieszkańcom i przez to poprawiać, myślę, tutaj sytuację zdrowotną w naszym powiecie, czego panu dyrektorowi i wszystkim pracownikom serdecznie życzę. Aparat tak bardzo nowoczesny i wydajny, że nie ma praktycznie sytuacji, by nie mógł wykonać jakiegoś badania lub żeby zatrzymał się przy jakimś badaniu. Wydaje się, że jest to bardzo, bardzo trafiona inwestycja. Było nam bardzo miło ją zrealizować. I po raz kolejny serdecznie dziękujemy panu prezesowi firmie, która ten projekt zrealizowała tutaj na miejscu.